Też masz taki listopad? W sensie jaki? Że pada? No taki jak za oknem. No, właśnie mnie wzięło przeziębienie i mogę tylko powiedzieć, że właśnie po to Pan Bóg wymyślił buda prądowe dla kobiet, żeby wiedziały, jak mężczyzna się czuje, kiedy ma katar. O Jezu. Dobrze, wchodzimy do tej rzeki, do której mieliśmy nie wchodzić, ale przeszkadza to. W rozmawianiu to przeszkadza. Rozkaszlałem się w czasie nagrania. Wytnę wszystko. Nie będzie żadnego kaszlu, tak? Da się wyciąć? Da się wyciąć. No, wracając do listopada, smutny. Idę na pogrzeb dzisiaj naszego kolegi bliskiego, Darka Kincewicza. No tak bywa. No niestety. Próbowałem coś wymyślić, żeby to skomentować i chyba nie wymyślę. Wieloletni dziennikarz poznański, Polska Agencja Prasowa, TVP. Ale człowiek, z tego co wiem, ja go znałem tylko z przelotnego cześć, ale człowiek, o którym tylko dobrze można mówić. Wiesz co, no właśnie z koleżanką na ten temat ostatnio rozmawiałem. To jest taki facet, którego bez żadnego problemu wpisał na taką listę fajnych kolesi, takich bez absolutnie żadnych haczyków. Ta lista jest krótka dosyć. W moim przypadku. Niestety, mnie byś nie wpisał. Ty jeszcze możesz zasłużyć na to. Tak, no ale dobra. No listopad. Warto dobrze wspomnieć. Ja listopad, jesień. I przestała być już złota i jest taka, jaka jest. Piękna. Dobra, to dzięki. Ale będziemy rozmawiać, ciekawie. Tak. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. No dobra, to dzisiaj ty. A ty miałeś jeszcze się czym się pochwalić. A, no tak. Właśnie, zapomniałeś, nie? To my się możemy pochwalić. My się możemy pochwalić, ale ty miałeś mówić. Już. Zaczynamy. Jedyny promyk słońca w tym listopadzie jest taki, że proszę państwa, możemy już teraz wszystkim wszem i wobec ogłosić zupełnie oficjalnie, że na naszym Patronite mamy już dwie osoby, które zdecydowały się zostać częścią tego wspaniałego projektu. I jak kiedyś będziemy mieli tą wielką siedzibę w tych marmurach i szkłach, to poświęcimy im tablicę z brązu. I robimy dyplomy. Tak, nie. Dziękujemy bardzo. Tak, oczywiście. Prosimy o więcej. Po to zrobiliśmy. I kolejnych państwa słuchaczy. Dobra, zapraszam. Dzisiaj ty rozmawiasz. Dzisiaj ja rozmawiam i tak na końcu sobie uzmysłowiłem, jak trudny temat do rozmowy wziąłem. Bo rozmawiać w podcaście, który wymaga zmysłu słuchu o czymś, co wymaga zmysłu wzroku, to jest bardzo ciężko. Jeszcze palec trzeba mieć, żeby jeszcze uruchomić palec trzeba mieć. No więc rozmawiałem z moim zdaniem, chociaż pewnie skromność by mu zabroniła, z moim zdaniem jednym z najlepszych fotoreporterów w Polsce, a na pewno jednym z najlepszych, jakiego miałem okazję poznać i z którym pracować, z Grzegorzem Dębińskim. Świetnym fotoreporterem prasowym, fotografem, człowiekiem, który wydał kilka książek fotograficznych, bo ja wolę tak to nazywać niż albumy. To opowiada historię, nie tylko pokazuje obrazki. Który się na fotografii zna, który jakby miał powiedzieć, ile w życiu zrobił zdjęć, to pewnie by nie potrafił powiedzieć, bo to raczej w miliony idzie. No to są takie czasy, że teraz migawka stryka. No nie. Właśnie o tym jest ta rozmowa. No ale kiedyś było 36 i że to trzeba było coś wykonać. Trzeba wiedzieć, co się robi. Okay. I kim trzeba być, żeby robić dobre zdjęcia. Grzegorz jest też, tak można powiedzieć chyba, ojcem moim, na pewno ojcem chrzestnym, ale ojcem, pomysłodawcą Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, która wkrótce się będzie rozstrzygać i która co prawda się przeciągnęła w czasie, bo ja się tam pomyliłem, myślałem, że to już druga edycja, a to pierwsza edycja jest. Natomiast zdaje się, że to będzie kolejna fajna rzecz z Poznania. Poznań Press Foto. No trochę tak, trochę tak. Okazuje się, że w Poznaniu dużo ludzi fotografuje na całkiem, całkiem dobrym poziomie. I nie mówimy tu o fotografii, którą wszyscy popełniamy 100 razy dziennie, używając smartfonu. I teraz będzie weryfikacja inna niż like na fejsie. No tak, fachowe oko. No, to będzie trudniejsze. Znaczy, zwycięzcy już są wybrani, ale jury nie chce się pochwalić kto. I bardzo dobrze. To jest ich rola, żeby ogłosić. Więc czekamy, ale... Czy nie dowiemy się dzisiaj? Dowiemy się, no, że jesteśmy podprowadzeni. O dobrze. Tak. To co? Kto? Jeszcze raz? Grzegorz Dębiński. Zapraszamy. Zapraszamy. To zacznijmy tak. Masz wypadek. Jedziesz sobie. Zdarzył się wypadek. Po co sięgasz? Po apteczkę czy aparat?
trudne pytanie. Znaczy, dzisiaj pewnie już bym sięgnął po apteczkę. 3 lata temu pewnie ten wybór nie byłby taki prosty. 3 lata temu byłeś biegającym fotoreporterem prasowo-internetowym. Dzisiaj to trochę już inaczej, prawda? A tak to jest, z tego tak. To wynika? Tak, tak. A nie z konkurencji, tak, że tak. Dzisiaj już każdy wszystko fotografuje? Nie, po prostu to są pewnie takie impulsy związane tak z życiem zawodowym, pewnie, tak. Pamiętam taki spór, i stąd moje pytanie wynika. Dawno, dawno temu na konferencji prasowej, czy po konferencji prasowej postrzelił się prokurator wojskowy. I później była długa dyskusja, co powinni robić w takiej sytuacji dziennikarze, fotoreporterzy. Nieżyjący już wtedy dziś nieżyjący fotoreporter Andrzej Szozda mówił, że fotoreporter powinien sięgać po aparat. To jest jego narzędzie. A ratują niech, nie ratują inni. Znaczy, no to jest zawsze tak właśnie, że nie wiemy, jak zareagujemy, dokąd nas sytuacja nie zaskoczy, nie? I nie... sprawdzamy się wtedy, kiedy no właśnie, kiedy możemy się sprawdzić w konkretnej sytuacji, nie? Teoretyzowanie w tym momencie jest. Znaczy to, ja pamiętam tą dyskusję i myślę, że taka ogólna zasada jest taka, że w momencie, kiedy coś się dzieje bardzo niedobrego, no to, a nie ma wokoło nas profesjonalnej pomocy, nie ma służb, nie ma innych ludzi, którzy by mogli pomóc, no to, to pomagamy. W sytuacji, kiedy znajdujemy się jako fotoreporterzy w miejscu publicznym z dużą liczbą ludzi, z służbami, które albo obsługują dane wydarzenie, albo są też na miejscu służby po prostu policyjne, nie wiem, lekarze, karetka pogotowia, no to zadaniem fotoreportera jest być tym okiem, tak, i rejestrować to, co się dzieje. A nie czujesz się czasami hieną w takich sytuacjach? Nie, bo tu jakby trzeba odróżnić dwie sytuacje. Moment rejestrowania wydarzenia. Przecież dziennikarz, który jest dziennikarz piszący, też patrzy i rejestruje, tylko on to notuje. Tak? A fotoreporter jest od tego, żeby zarejestrować obraz. Pytaniem kolejnym jest to, co z tym robimy, znaczy moment publikacji. I w tym momencie jakby jest kwestia decyzji i dziennikarza, i redakcji. Czy tak, czy nie. Czy tak, czy nie. Właśnie. Kiedyś była taka zdrowa zasada, tak mi się wydaje, że nie fotografujemy momentu śmierci, nie fotografujemy zwłok, raczej nie publikujemy, a fotografujemy? Fotografujemy. I później? Fotografujemy. To znaczy wiadomo, że to jest tak, że każdy człowiek ma jakąś tam swoją wrażliwość, jakiś próg i tolerancję na pewne emocjonalne jakby bodźce, które decydują o tym, czy działamy, czy nie. No ja nie pamiętam takiej sytuacji, w której no przez te kilkanaście lat, będąc fotoreporterem newsowym, nie pamiętam sytuacji, w której musiałbym sprawdzać to, czy mogę, czy nie, czy nie wiem, czy jest to sytuacja, w której no nie jestem w stanie nacisnąć migawki. To jest tak, że ta migawka jest trochę barierą, wyłącza emocje? A ona na pewno pomaga, to jest jasne. Tak. To jakby generalnie jest tak, że dla fotoreportera aparat fotograficzny jest doskonałym alibi i takim narzędziem, które pomaga, tak, jakby w takim troszeczkę bezrefleksyjnym jednak działaniu. Tak? No jakby, no ale to jakby to nie jest źle. Znaczy, to bezrefleksyjne to nie jest w złym znaczeniu, dlatego że w fotografii generalnie jest tak, zwłaszcza tej fotografii takiej, której chodzi o podchwycenie obrazu, to jakby to są impulsy. Tak? Trzeba działać intuicyjnie. I szybko. A zastanawiać się później. Więc to jakby... ale na pewno tak, no, aparat jest dla fotoreportera takim narzędziem, które bardzo mocno pomaga, jeśli ktoś jest nieśmiały, jeśli ktoś ma z tym problem, to jakby to dużo załatwia. Aż się chce spytać, czy jesteś nieśmiały. A pewnie tak, pewnie. Znaczy, albo byłeś, sięgając po aparat. Pewnie tak. Kiedyś fotoreporterzy to była taka elita.
To byli ludzie, którzy mieli sprzęt pozwalający fotografować w każdych warunkach, wszędzie, tam gdzie sobie nie radziło nic innego. A dzisiaj mam wrażenie, że fotografują już wszyscy. Aparat fotograficzny, czyli telefon komórkowy właściwie ma każdy. Każdy go używa w każdych okolicznościach, zresztą to nawet widać. I to już trochę rozmawialiśmy przed tą rozmową w studiu. Czy to wam nie wyłączyło? Czy to nie oznacza końca fotografii zawodowej, jakościowej, profesjonalnej? Z tym zjawiskiem cyfrową rewolucją mamy do czynienia tak naprawdę już od 20 lat mniej więcej, odkąd aparaty cyfrowe zaczęły wchodzić generalnie. I to prawda, że 50 lat temu fotoreporter, bo jakby no, jeśli się skupiamy na fotografach prasowych, czyli tych, którzy wykonywali zdjęcia dla gazet, to tak naprawdę te 50 lat temu w takim mieście jak Poznań pracowało 5-6 maksymalnie fotografów. I kilku pasjonatów. I to była elita w tym sensie, że żeby wejść do zawodu, to trzeba było przejść całą drogę takiej nauki warsztatowej, bo to trzeba było bardzo dobrze poznać narzędzie, trzeba było umieć film wywołać w ciemni, trzeba było ten film, trzeba umieć świetnie to i szybko przygotować na odbitce. A to się dzisiaj zmieniło. To znaczy dzisiaj nie można było zrobić 100 zdjęć, tak jedno było dobre. Oczywiście. Były negatywy, które były bardzo drogie, więc była ograniczona jakby ilość. Trzeba było umieć też właśnie tak reagować, tak się zachowywać na temat, tak żeby z tych, nie wiem, 4-5 kadrów, klatek, które mieliśmy dostępne, żeby z nich można było przynajmniej jedno użyteczne zdjęcie. Dzisiaj tych barier już nie ma. Nie ma też barier dotyczących umiejętności, bo tak naprawdę nawet mając smartfona jesteśmy w stanie robić bardzo poprawne zdjęcia. Ale to nie znaczy, to nie jest zła sytuacja. Znaczy, okazało się tak naprawdę, że ta weryfikacja warsztatowa dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że w zawodzie do zawodu przebijają się ci którzy mają też mają przede wszystkim kompetencje wizualne i zostają w branży ludzie, którzy są najlepsi, jeśli chodzi o umiejętności już takie czysto właśnie obrazowe. Tak? Oko się liczy, tak. No, a sprzęt przestał być problemem? Sprzęt, to znaczy jeszcze zależy w jakich obszarach, nie? Bo jeśli na przykład popatrzymy na fotografię sportową, to on ma ciągle znaczenie i ma coraz większe znaczenie. Dlatego, mówimy o kosztach chyba głównie, tak? Kosztach, ale to jakby możliwościach technologicznych. Znaczy jakby dzisiaj te aparaty, które są szybkostrzelne i które mają mają możliwość błyskawicznego ustawiania ostrości. I jak myślę sobie o biegnącym piłkarzu czy biegaczu na bieżni, który zbliża się do mnie w błyskawicznym tempie i fotografa, który, nie wiem, 30 lat temu miał aparat z autofokusem, który nie był jakimś demonem szybkości, a dzisiaj nie dość, że ten autofokus jest genialny i szybki, to jeszcze aparat pozwala na wykonywanie 30 klatek na sekundę. I możesz zrobić ostrość na lecącą piłkę. No, to na przykład też. No dobra, ale tak, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, o jakich kosztach mówimy w przypadku takiego sprzętu. No i ten sprzęt, oczywiście, no to jest kwestia taka, że dobry sprzęt dla fotoreportera sportowego, no to jest aparat w wartości pewnie 20 tysięcy minimum. Sam aparat. Sam aparat plus obiektyw. Ja teraz powiem szczerze, już nie śledzę dokładnie, ale pewnie minimum 15 tysięcy długi obiektyw, ostatnio dostałem zamówienie od fotoreportera na taki obiektyw za 48 tysięcy, a to jeszcze nie jest koniec.
skali. Droższe też są. Chociaż te ceny, to widzę, że one troszkę są wyższe, ale to one pewnie wynikają z tego, te ceny nie odzwierciedlają pewnie tego dokładnie, za ile ten sprzęt mógłby być i ile jest faktycznie warty. No to są jakby marketingowe historie i to jak sobie tam w słupkach wiodące firmy produkujące ten sprzęt ustawiają te cenniki. No tak, ale takich aparatów sprzedają dużo, dużo mniej niż tych popularnych. Tak. Można być dobrym fotografem, fotoreporterem na tanim sprzęcie? Na przykład, nie wiem, w sumie znam odpowiedź na to pytanie, bo nawet konkursy są, ale fotografując telefonem. Znaczy to wszystko właśnie zależy, do czego to zdjęcie finalnie jest potrzebne, nie? Bo jakby oczywiście jeśli chodzi o fotografię studyjną, fotografię komercyjną, no to tutaj można część rzeczy by telefonem też zrobić, ale jednak pewnie przy wielu zastosowaniach ciągle ten sprzęt profesjonalny jest potrzebny, nie? Natomiast przypuszczam, że dzisiaj, jeśli chodzi o fotoreportera, który pracuje dla fotoreportera, fotografa newsowego, który przygotowuje zdjęcia do serwisów internetowych, czy nawet do prasy drukowanej, to przypuszczam, że 70-80% jego pracy można spokojnie telefonem wykonać. No tak. Bez straty, bez uszczerbku dla jakości. Gdyby mierzyć wielkością pliku, a nie innymi parametrami, to tak naprawdę większość zdjęć w zupełności do prasy drukowanej wystarcza, do internetu zresztą też. No. Tak. I jednomegowe zdjęcie to już jest najczęściej bardzo dobre zdjęcie. W sensie parametrów technicznych. No to lecimy dalej. Bo trochę tak zahaczyłem o ten... o tą teraźniejszość fotografii. Ja mam wrażenie, że w ogóle fotografia specjalistyczna, ta artystyczna, czy fachowa, reporterska przeżywa jakiś renesans. Co chwilę jakieś książki fotograficzne wychodzą w Poznaniu, Poznańska Nagroda Fotograficzna. Jest tak, czy to jest tylko złudzenie? Jest lepiej, czy lepiej już było? Jest inaczej i te zmiany, które dzisiaj widzimy, to właściwie to są zmiany, które już zaczęły się jakieś 15 lat temu. Znaczy w momencie, kiedy... ja nie wiem jak na świecie, nie śledzę tego aż tak dokładnie, znaczy nie mam takich danych, ale w Polsce mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w latach 2000, w tej pierwszej dekadzie nowego wieku, w momencie, kiedy tak naprawdę właśnie zaczęła bardzo mocno jakby fotografia cyfrowa wchodzić i też tak naprawdę mieliśmy pierwsze objawy kryzysu prasy, wielu fotoreporterów, którzy wychowywali się w redakcjach, zaczęło fotografować, z jednej strony traciło pracę w redakcjach, a ciągle chciało gdzieś tam się aktywnie zajmować fotografią, a z drugiej strony ci, którzy jeszcze tą pracę mieli, też zawsze było wśród nich wielu ludzi, którzy są ambitni, którzy uważają, że tak naprawdę oprócz takiej fotografii newsowej, tego co się robi na co dzień na zlecenie redakcji, fotografia nadaje się też do szerszych opowieści, nie? Żeby jakby, no, tak jak podobna sytuacja też miała tak naprawdę miejsce z reporterami, którzy jeszcze w latach 90. czy 2000. mieli łamy prasowe na większe formy reporterskie. A teraz piszą książki. I z fotografami troszeczkę stało się podobnie. Jakby przenieśli swoją aktywność, wielu z nich przeniosło swoją aktywność do galerii sztuki, do książek, do konkursów fotografii. A da się z tego żyć? Nie. Właśnie. To co musi robić fotograf? No zwykle jest tak, że jak patrzę na to środowisko, to no, ludzie trafiają albo do w jakiś sposób do szkół, stają się nauczycielami zawodu. Albo zajmują się, no oczywiście jest tak, że no jest trochę osób takich, którzy są freelancerami, zajmują się częściowo fotografią komercyjną, a na boku robią... No i tam już są pieniądze.
Pewnie tak, natomiast no to jakby to też nie jest bardzo głęboki rynek. To poza tym, jeśli ktoś ma bardzo taką, jeśli ma takie dosyć silne ambicje twórcze, to też jest trochę tak, że jeśli się zajmujesz fotografią komercyjną, to no nie zawsze to idzie w parze, nie zawsze to się udaje łączyć. Natomiast tak, fotografom takim, którzy traktują to medium jako sposób takiej szerszej wypowiedzi, czy to publicystycznej, czy poetyckiej, jeśli by przekładać te kategorie na fotografię, to no nie jest prosto. To nie jest tak, że fotografowie, o których my wiemy dzisiaj, że są uznanymi nazwiskami na rynku polskim na przykład, że to są ludzie, którzy też świetnie funkcjonują, jeśli chodzi o zarobkowanie. To tak nie jest. Ale mógłbyś wskazać nazwiska takich najlepszych? Czy to jest umowne? Nie, to jest tak, to jest bardzo umowne, nie? Bo to też jest tak, że te środowiska są bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, mamy do czynienia z niszami. Jest grupa fotografów, która się zajmuje taką, sami siebie nazywają artystami wizualnymi, tak? Czy mamy taką grupę, która się nazywa fotodokumentalistami. Jest też grupa, która jest mocno związana ciągle z fotografią prasową, no i oni są po prostu fotoreporterami i troszeczkę te środowiska gdzieś funkcjonują obok siebie, nie? Więc i każdy ma troszeczkę też taką swoją właśnie swoją grupę ulubionych fotografów, którzy stają się gdzieś tam ważnymi i jakimiś tam punktami odniesienia, nie? To kogo obserwować oprócz Grzegorza Dębińskiego? Ojej. To jest bardzo trudne pytanie. Ja mogę powiedzieć, co mnie porusza, jakiego rodzaju fotografia i jacy twórcy są dla mnie ciekawi. To chyba byłoby najuczciwsze. No bo te rankingi takie, no to jest w sumie też takie zabawne. Zależy, kto robi ranking. To jest na topie, nie? To jest strasznie, strasznie subiektywne. Ja mam tak ostatnio, żeby po czasie i edukacji, i takiego zachwytu, a później też próby uczenia się od najlepszych, ale właśnie z grona fotoreporterów światowych, czy fotodokumentalistów światowych. To się wytnie. To się wytnie. No, mam nadzieję. Częściej sięgam po autorów, którzy używają fotografii w sposób taki bardziej poetycki. I to już jest bardzo daleko od dokumentu i od fotoreportażu. Więc nie wiem, na ile to jest. To jest akurat... No, modela się wtedy ustawia, czy łapie się go po prostu w okolicy? A nie, zupełnie nie modela. Jakby to fotografia taka ustawiana, kreowana, to bardzo rzadko się udaje, znaczy ja takiej fotografii nie lubię za bardzo. Ja pamiętam taki twój ciąg portretów zrobionych w czasie maratonu poznańskiego. Aha. Też ktoś, kto nie zna okoliczności, mógłby pomyśleć, że to są zdjęcia ustawiane, bo wszystkie były z ciemnym tłem, z wyrazistą twarzą, a z tego, co pamiętam, zasadziłeś się u wylotu tunelu. Tak. To właśnie, to były takie próby szukania jakby w tym, co robię na co dzień, w takiej fotografii prasowej, bo przecież ja fotografując maraton robiłem zdjęcia do gazety i robiłem zdjęcia do serwisu internetowego, więc przygotowywałem kilka paczek zdjęć czysto prasowych, takich, które są czytelne i rozpoznawalne i jasne dla wszystkich od początku. No ale też próbowałem sobie właśnie łapać takie sytuacje i szukać takich pomysłów na realizację tematu, który nie jest prosty i oczywisty i nie jest w takim czytaniu obrazów
bezpośredni i wprost. Ale opisuje rzeczywistość. Tak, nie, no tam był, tak, tam jakby nie było żadnego kłamania i jakby... Natomiast no tam zabawa polegała na wycinaniu kontekstu, tak? Jakby na tym, żeby oglądający nie od razu miał jasność, co widzi. Nie? Dopiero po chwili może się zorientować, że to właśnie są biegacze, że te ich grymasy, to zmęczenie i jakieś takie emocje, które się gdzieś tam pojawiają na tym, nie wiem, to był chyba 34 kilometr, żeby to gdzieś uchwycić, ale wyjąć ich gdzieś tam właśnie z tego, co jest zawsze takim... Tam nie było widać nawet, że to biegacze czasami. No tak, tak. To było celowe, tak. A fotografowani są zadowoleni z takich zdjęć? A to pewnie różnie. Znaczy, jakby osoby pytanie, to... pytanie, czy trzeba zwracać na to uwagę? No na pewno trzeba, dlatego że no to jakby w efekcie no jak fotograf jest, jeśli publikuje, no to jest pierwszym odpowiedzialnym za to, co publikuje. Oczywiście no są te ramy prawne, w których my funkcjonujemy i jeśli fotografujemy sytuacje publiczne, czy sytuacje, w których ludzie gdzieś tam mają pełną świadomość, że są kamery, są fotografowie z aparatami, że jakby no, mogą być zarejestrowani i to jest jeden rodzaj sytuacji. Z tym, czy ludzie lubią siebie potem oglądać, no to jest tak jak z portretem. No, jest tak, że niektórzy machają ręką i właściwie zgadzają się na wszystko. Są tacy, którzy są bardzo wyczuleni na punkcie swojego wyglądu. Proszę usunąć zmarszczki. Tak, proszę usunąć zmarszczki, proszę tu. No, albo generalnie nie są zadowoleni z tego, albo bardzo mocno, bo to też jest tak, że no, ja czasami mam do czynienia z ludźmi, którzy bardzo mocno kontrolują generalnie swój wizerunek. I życzą sobie, żeby tylko pojawiały się zdjęcia, które przechodzą przez ich, że tak powiem, autoryzację. I kropka. Jak tu mówić o rzeczywistości? W sumie to dotknę teraz delikatnego tematu, ale samego wykorzystywania zdjęć i tego, czy fotoreporter fotografując nie pokazuje swoich emocji dotyczących danej osoby. Mówię o fotografii prasowej w szczególnym kontekście. Pamiętam, nie wiem, czy mogę to zdradzać, najwyżej się wytnie. Po przejęciu Polska Press przez Orlen trochę fotoreporterów odeszło z tej firmy. Mhm. I najczęściej słyszałem jedno tłumaczenie, że boją się, jak będą ich zdjęcia wykorzystywane, w jakich kontekstach. Mhm. To miało związek, nie ma co ukrywać, z polityką, z fotografowaniem polityków. Czego wy się baliście? Tego, że będziecie musieli fotografować jedną stronę źle, a drugą dobrze? Nie, bo to jakby to nawet nie chodzi o sam moment fotografowania i samo wykorzystanie zdjęć raportu, znaczy sama praca na temacie, czy to, jakie zdjęcia są wysyłane, czy to... To chodzi o sytuacje, które zresztą niedawno jedna z takich sytuacji, jeden proces sądowy się zakończył, wykorzystanie bezprawne zdjęć jednego z tygodników prawicowych. Tam była bodaj sytuacja taka, że zdjęcia uchodźców zostały w jakiś sposób zmanipulowane, bo to nawet nie chodzi o samo zdjęcie i to, jak ono wygląda, tylko w jaki sposób zostaje wykorzystane właśnie. Znaczy, z jakim podpisem, w jakim kontekście, z jakim tekstem. Jakby. Więc jeśli chodzi na przykład o tą konkretnie moją decyzję o odejścia z Polska Press, to wynikało z tego typu obaw, tak? że zdjęcia mojego autorstwa będą wykorzystywane w celach stricte propagandowych, z czym wcześniej by nie mieliśmy do czynienia. Dobra, to trochę inaczej zapytam. A czy to ma znaczenie, czy no, polityka, lubisz czy nie lubisz, czy nie wiem, fotografujesz danego polityka, którego nie lubisz, to starasz się go przyłapać na wykroku, na głupiej minie? Czy to w ogóle nie ma znaczenia? Nie, no to oczywiście czy w takiej pracy newsowej na co dzień, tak jak myśmy obsługiwali te różne eventy polityczne, to ja nigdy nie podchodziłem, nie wiem jak koledzy, to pewnie jest kwestia, nie podchodziłem w taki sposób, żeby próbować jakieś śmiesznostki wyłapywać, nie? bo to w sumie takie banalne. Nie? Oczywiście, że można tam zrobić zdjęcie, nie wiem, z zamkniętymi oczyma,
z otwartą buzią, z jakimś grymasem, i no bo to ma jakiś taki potencjał memiczny na przykład, tak? To, ale to jest w sumie, to jest proste, banalne ale w sumie bez sensu. Jakby, natomiast no, w momencie, kiedy się fotografuje newsową, to obsługujesz imprezę, fotografujesz człowieka, który nie wiem, przemawia, gestykuluje, wita się, coś tam przekazuje albo podpisuje, no i tu reagujesz na tę sytuację, bo oczywiście oprócz takiej prostej ilustracji takiego wydarzenia może się zdarzyć mnóstwo zaskakujących rzeczy, które dobry fotograf wychwyci. No, nie wiem, padający cień, czy zaskakujący gest ze strony osoby, która jest w pobliżu, czy coś, co się dzieje w otoczeniu. No i to właściwie już niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z politykami prawej strony środka, czy lewej, to fotoreporterzy generalnie starają się reagować tak jak właściwie na każdego rodzaju evencie niepolitycznym również. Ale jak polityk się potknie, wchodząc na mównicę, to wszyscy zrobią zdjęcia, tak? No tak, tak. Nie, to jest też taka sytuacja trochę podobna jak z tym fotografowaniem katastrof czy jakichś wydarzeń dramatycznych. No, istotne jest potem, co z tym zdjęciem się dzieje dalej. Z decyzją fotografa, czy w ogóle wyślę takie zdjęcie do redakcji, z decyzją redaktora prowadzącego wydanie internetowe, czy je opublikuje i dalej wydawcy wydania papierowego. Nie? Jakby tu jest cały jakby potem jeszcze czas na to, żeby się zastanowić, czy to w ogóle ma sens, tak? Ile zdjęć zrobionych przypada na jedno opublikowane? No to zależy pewnie, to zależy od sytuacji, no bo na przykład na meczu piłkarskim tych zdjęć wykonujemy parę tysięcy. Na jednym meczu? Na jednym meczu. Tak, to jest właśnie ta sytuacja, że żeby dobrze zrobić konkretne sytuacje, najciekawsze w trakcie meczu, jest ich kilka, czy kilkanaście, no to w tym momencie zwalniamy migawkę i jeśli aparat robi tych zdjęć 10-15 na sekundę, no to siłą rzeczy już z samych takich momentów mamy na karcie kilkaset zdjęć, przynajmniej. A przecież fotografuje się przez 90 minut, z czasem doliczonym to jest więcej. Doprawdy film. Tak, więc tego jest dużo. No a czasami jeśli fotografuje portret i widzimy, że po trzecim naciśnięciu mamy już to, co chcieliśmy, no to wystarczą te trzy, nie? To od razu wiadomo? Masz taki moment, kiedy mówisz klata życia? Klata życia... Nie, ale czy na twarzy portretowanego się zadziało coś, co mam, to czujesz. To tak. A żal, że coś przypadło? Coś się nie udało? Nie wiem, było super ujęcie, a wyszło nieostre? To przy tej fotoreporterskiej robocie najczęściej ten żal jest wtedy właśnie, kiedy troszkę zawiedziecie technologię, czyli że na przykład autofokus ci uciekł, nie? I że ten moment, w którym ostrość powinna być na tym, a nie innym obiekcie, gdzieś to uciekło i widzisz, że byłoby, ale nie ma tej ostrości. Ale to... Po was nie dotyczy temat, że nie zdążyłem wyciągnąć aparatu. No to czasami też, ale to bardziej jest na zasadzie, że wyciągasz aparat i na przykład nie masz w nim karty, albo właśnie bateria się skończyła i nie masz zastępstwa, albo no to tak, no to są bolesne sytuacje. Na szczęście przy tych fotografach newsowych to jakby mniejszy jest problem, bo właśnie jest kilka osób zwykle na temacie, zawsze ktoś wesprze. No właśnie, to jest jakaś solidarność zawodowa. I jeszcze jest telefon, który można wyciągnąć i nadal fotografować. No jednak. Ale wtedy masz dużą konkurencję fotografujących. Tak. Wspomniałeś o tej solidarności zawodowej, ale solidarność zawodowa nie obowiązuje zawsze i wszędzie, bo pamiętam takie sytuacje, zwłaszcza w konkursach fotograficznych, kiedy odkryto jakieś manipulacje zdjęciem, to wtedy już się za kolegą nie stoi. Jezus. No to zależy od sytuacji pewnie. No mieliśmy taką jedną głośną sytuację w Poznaniu, to już 20 lat temu.
No i faktycznie trudno było stawać za kolegą. Nie? To jakby to... Ja sobie w sumie, nie wiem jak długo to będzie mi się sprawdzało, ale ja sobie na własne potrzeby takiej obserwacji zdjęć i generalnie jakby korzystania z tego, co się pojawia w internecie jako news, wypracowałem taką metodę, że tak naprawdę no, generalnie nie wierzę w to, co widzę. Nie ma znaczenia, kto robił zdjęcie? No i właśnie, i włączam w tym momencie te etapy weryfikacji. Istotne jest kto i jaki brand stoi za osobą, za czyli nazwisko za nadawcą. Nazwisko zobowiązuje, tak? Nazwisko zobowiązuje i brand zobowiązuje. No, jeśli my, tak jak dzisiaj mamy sytuację, zastanawiamy się, w które informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie wierzyć, tak? I nawet jest problem z tym, żeby na 100% mieć pewność, że to, co podaje Reuters, BBC, czy jakieś takie tytuły, które są uznane za takie, które naprawdę proces weryfikacji informacji mają wielostopniowy i bardzo rozbudowany. No ale to jest ta droga. Właściwie dzisiaj innej nie ma. Nie? A te technicznie da się wyłapać nieuzbrojonym okiem, że zdjęcie jest zmanipulowane? Nie. Jakby ja posłużę się przykładem tego, jak weryfikuję wiarygodność zdjęć WordPress Photo. Oni w momencie, kiedy mają wątpliwość co do tego, czy zdjęcie nie zostało zmanipulowane, proszą autorów zdjęć o surowe pliki, no i stosują specjalne oprogramowanie, które sczytuje jakby warstwami ten cyfrowy zapis i w ten sposób sprawdzają, czy te zasady, które są przyjęte, zostały dotrzymane. Chwilę temu, przed rozmową, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Czy ona nie spowoduje, że jednak te zasady będzie można obejść, bo będzie tak mądra, tak inteligentna i tak zaawansowana technicznie, że stworzy nam zdjęcie? Nie mam pojęcia. No, mamy już przykłady tych zdjęć Donalda Trumpa, który rzekomo miał być przez policjantów szarpany, gdzieś tam doprowadzany. No ale nie były idealne. No ale to widać. No to jakby myślę, że to nawet niewprawne oko widzi, jesteśmy w stanie... Tylko jakby to też nie jest najistotniejsze, bo to, że ja widzę, ja dostrzegam, że nie jest to obraz idealnie wygenerowany, to nie znaczy, że 70% odbiorców to widzi. Więc jakby... Mało tego będą w stanie zaprzeczać tobie, kiedy powiesz... Dlatego to, co ja jakby sobie gdzieś tam na własne potrzeby przyjmuję, czyli wiarygodność nazwiska i wiarygodność firmy, która jest nadawcą, no jest dzisiaj jakby chyba i będzie w najbliższej przyszłości coraz istotniejsze. Tak mi się wydaje, że to... To, jak ta technologia mocno wchodzi w newsy i w fotografię newsową, myślę, że my nie będziemy mieli specjalnie wyboru, bo tak jak mówię, to ja dzisiaj z założenia nie wierzę w... No, przykładowa historia, która była od razu też weryfikowana sprzed 2 tygodni, polityczna historia o tym, że do sieci trafiło zdjęcie spod Ministerstwa bodaj Sprawiedliwości, furgonetki z napisem, teraz żebym nie skłamał, chodziło o niszczenie dokumentów. To napis na furgonetce na to wskazywał, natomiast wrażenie pierwsze, jak się na to patrzyło, było takie, że ktoś dokleił tam ten napis. No i odbyła się taka dyskusja też na social mediach, czy aby na pewno mamy do czynienia z wiarygodnym źródłem. Finalnie okazało się, że autor podobno był wiarygodny, to jest podobno, to ktoś tam przekazał, kogoś przekonał, ale to jest bardzo, bardzo dobry przykład ilustrujący, że jest kłopot dzisiaj z tym. To znaczy faktycznie trzeba bardzo uważać na to, nawet nie tyle uważać, no, zakładać, jeśli widzimy coś nie na przykład, jeśli ja nie widzę fotografii, która jest właśnie w Reutersie,
na stronie Reutersa, na stronie tych największych agencji światowych, które pilnują tych standardów weryfikacji i mają swoich autorów, co do których mają pełne zaufanie, z którymi współpracują wiele lat. Jeśli ja tak nie widzę takich zdjęć, a widzę cokolwiek, co się miga mi na Facebooku, Twitterze, czy gdziekolwiek indziej w social mediach, no to ja zakładam wstępnie, że to niekoniecznie musi być prawda. Jakby to trzeba weryfikować dalej. No tak, tylko ja bym powiedział, że to, co mówisz, to jest światełko nadziei dla mediów, że zawsze będą potrzebne profesjonalne media, no ale przez ostatnie lata zderzamy się z tym, że, no nie wiem, chociażby przy pandemii, tak, profesjonaliści mówili jedno, ale zawsze znalazł się 1%, 5%, 10%, 20% albo 30% ludzi, którzy wierzyli tym, że informacje po prostu zmyślali sobie na kolanie. No to już wychodzimy mocno poza fotografię. Ale fotografii to też dotyczy. Dotyczy. Ja nie mam tu optymistycznych przewidywań i myślę, że będzie coraz trudniej, ponieważ nie jest w interesie firm, które jakby obsługują Facebooka, Twittera czy YouTube'a, żeby dokładnie weryfikować i odrzucać treści, które są manipulacjami. Tam to nawet lepiej, jak jest. No, im więcej, tym lepiej. No tak, tak. A ponieważ my z tych mediów bardzo mocno korzystamy, no to wydaje się, że na ten rodzaj manipulacji jesteśmy dzisiaj skazani. Nie? To jakby to jedyne, co mi przychodzi do głowy i pewnie mądrzy ludzie to też, jak słyszę, to jedyne, co powtarzają, to jest jakby edukacja, edukacja, edukacja. Czyli już nie w szkole średniej, ale na poziomie trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej. Regularne zajęcia z tego, z czym dzieciaki od początku, a one przecież mają jeszcze bardziej niż my, czyli do czynienia z tym, co je zalewa na TikTokach, Facebookach, Instagramach i Snapchatach. No fact-checking to już jest cała nauka. Ja mam wrażenie, że ostatnio mi więcej zajmuje sprawdzanie, czy coś jest prawdą, niż samo dotarcie do informacji. Otrzymuję informację, jestem przekonany, że to jest informacja, ale włączam tryb niedowierzania i później pół dnia sprawdzam. I później się okazuje, że źródła wzajemnie wykluczają się. Mhm. Nawet wiarygodne. No tak. To ile można na tym spędzić czasu. Zresztą, daleko nie szukać, mamy przykład łańcuszka na Facebooku, który teraz mnóstwo osób powiela. No, to jest łańcuszek, który wraca raz na rok, no, czy raz na trzy lata. Jakiś czas jestem zaskakiwany, że ten łańcuszek, bo jeżeli nieprofesjonaliści go udostępniają, czy ludzie z jakimś małym obyciem prawno-internetowym, to jeszcze mogę zrozumieć. Ale kiedy zaczyna się udostępnianie przez poważne osoby, to się zastanawiam, co się stało tym razem. No ale z tym samym mamy do czynienia w tej całej takiej biegunce, brzydko to nazywając, informacyjnej, ale de facto tak naprawdę biegunce propagandowej między politykami, dziennikarzami, ale też ekspertami, głównie na Twitterze. Nie? No to sytuacje, w których poważne nazwiska byłych lub obecnych urzędników państwowych, czy też ekspertów, bezrefleksyjnie przekazujących na swoich profilach informacje, które są fejkami. To jest w zasadzie takie sytuacje, z takimi sytuacjami mamy do czynienia tak średnio, jak ja śledzę, to tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to no jakby to jest dowód też na to, w jakim w tym momencie jak ten przepływ informacyjny jest tak naprawdę mało wiarygodny. No, i tu wracamy do fotografii, bo mówiło się zawsze, że fotografia mówi więcej niż 1000 słów, a okazuje się, że też nie musi mówić prawdy. Łatwo jest manipulować. To na pewno to są te sytuacje, w których, no i to widzimy tak naprawdę, te wszystkie konflikty zbrojne. Fotografia jest tu takim bardzo mocnym graczem, który
wzbudza emocje. I ponieważ wzbudza emocje, znaczy mówi więcej niż 1000 słów, to jest jedna rzecz, ale działa błyskawicznie. Nie? No, zdjęcie umierających dzieciaków w Palestynie, czy w Izraelu, czy na Ukrainie, no to trudno o jakby komunikat, który będzie bardziej perswazyjny. Tak? Ale pokazuje prawdę. No i właśnie. I oczywiście mamy znowu do czynienia często z sytuacjami takimi, gdzie wykorzystywane zdjęcia są z sytuacji, to też jest świeża sytuacja właśnie z konfliktu Gazy, gdzie wykorzystywane są zdjęcia z nie tego, nie aktualne, z nie tego miejsca. Konflikt w Gazie przecież trwa dziesięciolecia i wiele zdjęć tam powstało i zdjęcia sprzed dekady, dwóch są dzisiaj również wykorzystywane. To, co się działo na Ukrainie dwa lata temu, to jakby wiadomo, że to jakby dzisiaj to troszeczkę ta fala opadła, ale no tam też mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których poddawano wątpliwość część obrazów, które wypływały głównie w social mediach. A czasami one jeszcze, obrazy były prawdziwe, tylko opis niezgodny z rzeczywistością. Tak, tak. Ja pamiętam takie zdjęcie, wcale nie drastyczne, niedawno krążące na polskim Facebooku. Zdjęcie przedstawiające narzeczoną parę, inwalida wojenny, nie pamiętam, czy no, bez ręki, czy bez nogi. Piękna dziewczyna, właśnie biorą ślub, obydwoje smutni. Zdjęcie było pierwotnie opisane, że to ukraińska para bierze ślub i tam oczywiście pojawiły się komentarze zgodne z poglądami komentujących. Większość pozytywna, ale też oczywiście takie tam atakujące Ukraińców. A po pewnym czasie się okazało, że zdjęcie owszem przedstawia inwalidę wojennego, ale rosyjskiego. No. Właściwie optyka się zupełnie zmieniła i komentarze również. Niestety, to jest... No, ale tu też jest taka sytuacja, jakby przy tych konfliktach, jeśli przeglądam zdjęcia, które mają, które chcę zobaczyć, których chcę się coś dowiedzieć, no sięgam po autorów i sięgam po uznane agencje. Dobra, odchodzimy od fotografii prasowej w takim razie. To masz znacznie przyjemniejsze rzeczy na rozkładzie, prawda? Trzy albumy chyba pamiętam. Woodstockowy. Mm-hmm. Poznański to chyba najświeższy był, tak? A po drodze było jeszcze... List do chłopca z latarką. List do chłopca z latarką. Bardzo osobista fotografia. Znaczy w tych pierwszych książka o przystanku, o uczestnikach przystanku Woodstock może osobista wprost nie była, ale no była o jakichś emocjach i o tym, co gdzieś tam przez lata jeżdżąc na imprezę Owsiaka znajdowałem tam i chciałem gdzieś fotografią opowiedzieć. Fotografia, książka, w której bohaterem jest mój syn, jest trudno sobie bardziej osobistą fotografię, książkę wyobrazić niż taką, w której się gdzieś o swoim dzieciaku opowiada. Natomiast album ze zdjęciami poznańskimi jest może najmniej osobistą, ale jest taką sekwencją zdjęć najbardziej charakterystycznych obiektów w Poznaniu, sfotografowane w sposób taki, jakbym fotografował miasto we Włoszech, w Hiszpanii. No to taki był po prostu pomysł. Nawet niebo się zgadza. Tak. To był taki pomysł, żeby oglądający album miał wrażenie, że no ma do czynienia z miejscem, w którym jest ciepło i przyjemne. Bym się kojarzył z przyjemnymi rzeczami raczej niż z szarym, burym, deszczowym listopadem, z którym mamy dzisiaj. To będziesz musiał jeszcze go powtórzyć. Ale ja wrócę do twojej najbardziej osobistej książki fotograficznej, bo się to chyba tak powinno mówić. No nie, to jest opowieść. Mniejsza z tym, no to jest... Faktycznie przez wiele lat publikowało się głównie albumy fotograficzne i ta nazwa album gdzieś przylgnęła, natomiast faktycznie to, co wielu fotografów dzisiaj sami publikują, to są książki fotograficzne,
ziny, pewnie to są. Czy ty się nigdy nie rozstajesz za bratem? Rozstaję się, nie. No spać chodzisz bez, to przepraszam. Nie mam czegoś takiego. Oczywiście sobie, mam kolegów, którzy faktycznie mają ciągle i zawsze przy sobie narzędzie. Nie, ja tak nie mam. Znaczy jestem raczej z tych fotografów, którzy, jeśli chcę coś fajnego, ciekawego zrobić, to ja to planuję, wymyślam, przemyślam, zastanawiam się, jak to ugryźć i wtedy ten sprzęt już musi być faktycznie gotowy, ale nie jest tak, że... Ale to też wynika chyba właśnie z tego, że mi się troszeczkę tak zmienia, nie? Jeśli byłem w momencie, kiedy ja byłem fotografem newsowym i pracowałem w dzienniku, jakby ta gotowość, że w każdej chwili mogę, powinienem, czy mogę być w sytuacji, w której powinienem zrobić zdjęcie, to wtedy byłem taki zwykle gotowy. Dzisiaj funkcjonuję trochę inaczej i też widzę, że nie mam takiej potrzeby, żeby w każdej sytuacji być gotowym na ewentualne rejestrowanie. A nie miałeś obaw, czy nie masz obaw o ochronę wizerunku swojego syna? Bo tak wiele osób to publikuje, zdjęcia swoich rodzin, dzieci w mediach społecznościowych. Ty nie tylko w mediach społecznościowych, ale właściwie dużo szerzej. Dałeś ludziom album. Nie pojawia się taka obawa, co z tym ludzie zrobią? Gdyby to dotyczyło fotografii, która, nie wiem, rozsiewa się po świecie w milionowych zasięgach i dociera do każdego zakątka globu, być może bym się nad tym zastanawiał, ale no ja fotografowałem, robiłem te zdjęcia do publikacji, która z założenia jest niszowa. Jakby to tutaj wgląd w te zdjęcia tak naprawdę ma pewnie kilkaset osób, do paru tysięcy maksymalnie, jeśli na przykład obejrzą rzecz w internecie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że właściwie portretu takiego bardzo czytelnego i przedstawionego wprost w tej książce właściwie nie ma. Mój syn na tych zdjęciach się pojawia gdzieś tam w takich sytuacjach i w taki sposób pokazany, że to nie jest jakby nie ten nie wizerunek, sam jego wizerunek nie jest tutaj jakby głównym tematem. Nie? Druga rzecz, oczywiście no jest tak, że pewnie jest też tak, że być może powinienem poczekać z tymi zdjęciami, być może w którymś momencie Janka zapytać, czy on nie ma z tym problemu. Ale ponieważ Janek jest niepełnosprawny intelektualnie i ja już wiem dzisiaj, że jakby on jakby pełnej świadomości tego, czym są te zdjęcia, czym mogą być dla osób oglądających, pewnie mieć nie będzie. Więc no niestety podjąłem taką autorytatywną decyzję, że troszkę zadecydowałem za niego i bez pewnie jego pełnej świadomości kiedykolwiek. I tutaj stawiam kropkę, bo mam wrażenie, że nie zadałem ci jeszcze mnóstwa pytań, które chciałem zadać i nie popłynę w stronę rozmowy o sztucznej inteligencji w fotografii, chociaż mam na to ochotę. Ale nic o Poznańskiej Nagrodzie. No więc właśnie do tego zmierzam. Poznańska Nagroda Fotograficzna, ty jesteś, można powiedzieć, jej twórcą, ojcem chrzestnym również. Która to edycja? Druga? Pierwsza edycja, no troszkę, troszkę nam się ona poprzeciągała, dlatego że wpierw ogłosiliśmy, potem okazało się, że ze względu na jakby terminy, w których będziemy mogli zrobić wystawę, przesunęła no się tak, też. Pandemia narobiła swoje też. Tak? Nie, bo to myśmy już z tym wystartowali, już właściwie już, bo już się uspokajało. Natomiast my jesteśmy na finiszu pierwszej edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, jury wyłoniło 6 nominowanych prac. Ogłosicie kiedy zwycięzcę? Dziś już wiem, że to będzie kwiecień. Okej, okay, ale ty już wiesz, kto wygrał. Tak. No dobra, nie namawiam na zdradzenie, bo... Nie. Też nie udałoby mi się, ale czymś was te poznańskie fotografie
zaskoczyły? Tak, mamy dwie prace nominowane. Jedna z nich będzie wygra jakby tą część poznańską. Pierwsza z tych prac to jest zestaw portretów Ukraińców w Wielkopolsce zrobione przez Ukraińca, przez osobę, która przyjechała do Polski, ma dziś już obywatelstwo polskie, jest narodowości ukraińskiej i to jest jedna taka 30-zdjęciowa opowieść, a druga opowieść jest reportażem z dzielnicy Poznania, która zanika, to znaczy z miejsc, z baraków przy ulicy Opolskiej, z takiej dzielnicy, w której przez wiele lat ludzie mieszkali, dzisiaj tam to się wyburza, stają się bloki komunalne. I to jest taka trochę opowieść sentymentalna o takim świecie, który zanika, którego pewnie za 10-20 lat już w aglomeracji poznańskiej nie będziemy oglądali, czyli troszkę w charakterze takiego przedmieścia, ale bardzo, bardzo tak ciepło opowiadane przez fotografa, który dużo czasu tam spędził i z tymi ludźmi się zaprzyjaźnił i o ich funkcjonowaniu opowiadał. To są te dwie prace i jedna z nich otrzyma główną nagrodę. Założenie konkursu jest takie, że my te historie poznańskie chcemy w kolejnych edycjach kumulować i moim marzeniem jest taka sytuacja, w której za 10 lat z tych nagrodzonych i nominowanych prac będzie się wyłaniać naprawdę ciekawy dokument o naszym mieście. A to jest jakby ta pierwsza, jedna część Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, natomiast w drugiej części ogólnopolskiej dajemy troszeczkę więcej fotografom pola do bardziej takiej twórczej w szerszym sposobie widzenia o opowiadaniu o Polsce. I jakby tutaj też założenie jest takie, że po paru latach skumuluje się ciekawa opowieść o Polsce, ale też opowieść o tym, jak fotografowie podchodzą do różnych tematów. Trzeba być zawodowcem, żeby wystartować tej nagrody? Nie, zupełnie nie. Właśnie z tego względu, że jakby w zawodzie fotografów twórczych, kreatywnych, takich, którzy chcą coś opowiadać i mają coś do powiedzenia, jest niewielu. Jakby no, to, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, że fotografów, którzy bardzo ciekawy sposób używają tego narzędzia, jest nieporównywalnie więcej od tych, którzy faktycznie mogą z tego żyć. Czyli to w przyszłym roku następna edycja? Tak, w przyszłym roku planujemy kolejną edycję i powiem kolejne. Będzie natomiast, albo? Natomiast już dzisiaj zapraszamy na tą kwietniową galę finałową, ponieważ no, szykujemy trochę niespodzianek. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, bo oprócz wystawy z nagrodzonymi pracami przygotujemy, myślę, że bardzo ciekawy panel fotograficzny, dyskusyjny z fajnymi postaciami polskiej fotografii, którzy nie tylko o fotografii, na pewno dużo ciekawych rzeczy opowiedzą. Tak sobie pomyślałem, że trudny temat do podcastu wybraliśmy, bo rozmawiać o czymś, co wymaga oczu, w czymś, co wymaga uszu. I jeszcze trzeba umieć o tym opowiadać, co nie jest moją najsilniejszą stroną. Chyba całkiem nieźle poszło. To tak na koniec. Gdybym chciał, ktokolwiek, gdyby chciał wystartować do Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, jeszcze o fotografowaniu nie ma zielonego pojęcia, to porada fachowca, co ma zrobić? Jeju, to jest trudne pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności nawet nie trzeba być, żeby fajne rzeczy opowiadać, ciekawe rzeczy i ludzi zainteresować, a do tego jeszcze opowiedzieć może coś ważnego, to,
to w pierwszej kolejności trzeba być chyba humanistą, a nie fotografem. A potem, jeśli jest już się wrażliwym na sprawy człowieka, tak generalnie, to czy się weźmie pióro, czy komputer i napisze, czy weźmie aparat i spróbuje użyć tego narzędzia do opowiadania o świecie, czy o sobie, czy o swoim podejściu do świata, to jest wtórne. Nie? I no to chyba tak. I tutaj postawię kropkę. Moim Państwa gościem był Grzegorz Dębiński, fotograf, fotoreporter, twórca Poznańskiej Nagrody Fotograficznej i jeszcze można by długo wymieniać kto. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. No dobra, to pociągnijmy ten listopad jeszcze przez 2 tygodnie i z głowy odfajkujemy. No, będzie spokój. Już się zaczną ciekawe rzeczy, bo się święta zaczną zbliżać. Chociaż w sklepach już się zaczęły zbliżać. Listopad, ty chory, więc mam nadzieję, że uda nam się na rozmowę, którą planujemy. Zamierzam wyzdrowić do poniedziałku. Dobrze, będziemy w poniedziałek rozmawiać o zdrowiu, ale nie o katarze. Chociaż to bardzo poważna choroba jest przecież. No ja wiem, no widzę właśnie, jak wyglądasz. Będziesz umierać gdzieś do końcika, bo spokojnie. Testament spisany. Tak, to będzie trochę poważniejsza rozmowa niż twój katar. Jak wszystko wyjdzie, to w poniedziałek posłuchacie. Jak zwykle. Jak zwykle w poniedziałek. I mówili do Państwa Michał Czajka i Leszek Waligura. I Patronite. I Patronite też do Państwa, mam nadzieję, że przemawia. Do niektórych przemówił. Do niektórych i super. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy.